Aż najbliższych finałów piłkarskich Mistrzostw Europy podejmuje reprezentację Grecji, sensacyjnego zwycięzcę rozgrywek grupy szóstej. Oto skład Portugalii: Ricardo, Miguel, Rui Jorge, Jorge Andrade, Fernando Couto, Costinha, Figo, Deco, Pauleta, Rui Costa i Boa Morte. To skład delegowany na murawę przez Luisa Felipe Scolarego. Tym razem Portugalia bez tych swoich młodych, utalentowanych Ugowiany, Cristiano Ronaldo i Thiago Mendesza, ci piłkarze powołani do reprezentacji młodzieżowej. Grecja: Nikopolidis, Kapsis, Delas, Seitaridis, Zagorakis, Giannakopoulos, Fisas, Karagounis, Nikolaidis, Tsartas i Karisteas. To skład delegowany na murawę przez trenera Otto Rehagela, hiszpański arbiter Equinas Torres, stadion w Aveiro. 32 tysiące widzów i oglądamy najciekawsze fragmenty meczu Portugalia-Grecja. Portugalczycy na pewno w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o przygotowanie właściwe drużyny do finałów Mistrzostw Europy. Nie grali spotkań eliminacyjnych. To jest zawsze trochę dziwne, kiedy zespół nie musi przez kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy grać spotkań pod presją, w pewnej temperaturze. No ale z drugiej strony przecież takie gwiazdy, piłkarze tak doświadczeni w drużynie portugalskiej jak Rui Costa, Luis Figo, Deco czy też Pauleta, że powinni ci piłkarze zapewnić sukces reprezentacji. To będzie zresztą chyba ostatnia impreza dla kilku piłkarzy, właśnie dla Luisa Figo, właśnie dla Rui Costy. Przed chwilą dobra interwencja Ricardo Pereiry, Luis Figo. Luis Figo, proszę zobaczyć, jak znakomicie trzyma się na nogach gracz Realu. Zobaczmy! Świetna interwencja Nikopolidisa po strzale Rui Manuela Kost. Wielu zastanawiało się, czy znajdzie się miejsce w jednej drużynie dla Deco i Rui Kost. Docierały do nas różne informacje z obozu Portugalczyków, że ci piłkarze się nie lubią, że nie przepadają za sobą, że Deco nie jest akceptowany przez Luisa Figo czy też Rui Costę, że ci nawet zarzucili Deco to, iż nie zna na pamięć hymnu drużyny Portugalii, hymnu Portugalii, bowiem jest Brazylijczykiem legitymującym się jedynie portugalskim paszportem. 30 minuta spotkania, no i mamy zagranie ręką. Nie waha się Esquinas Torres, ukarany żółtym kartonikiem Georgios Karagounis. No chyba ta jego ambicja, sportowa złość, zapał do gry jest za duży. Ba, nie żółty, a czerwony kartonik dla Georgiosa Karagounisa. On praktycznie w ogóle nie występuje w składzie Interu Mediolan. To na pewno był błąd Karagounisa, iż zdecydował się opuścić Panathinaikos Ateny, chociaż proponowano mu gigantyczny kontrakt jak na warunki greckie. Chciał jednak zarabiać jeszcze więcej i zdecydował się odejść do Włoch. Grecy w dziesiątkę. Remis w Aveiro, szansa Portugalii. Nikopolidis czy Luis Figo? Luis Figo, Nikopolidis. Jeszcze Luis Figo. Po raz drugi bramkarz Panathinaikosu, doświadczony Antonis Nikopolidis. To 38 mecz w narodowej reprezentacji doświadczonego 32-letniego bramkarza ateńskich koniczynek. Dwa razy Figo, dwukrotnie lepszy Nikopolidis. 34 minuta, Miguel. Ofensywne wejście obrońcy Benfiki. Figo trochę się pogubił, Rui Costa. Jeszcze Pauleta. Pauleta broni Nikopolidis. Pauleta. Grają w wielkich klubach. Pauleta Paryż. Luis Figo Real Madrid. Rui Costa Milan. Tu Costinha. Luis Figo. Luis Figo, Costinha. Czekał na podanie Rui Costa. Jeszcze Deco. Deco. Obok bramki. Oto gracz FC Porto. Jeszcze kilka tygodni temu groziła mu dyskwalifikacja. Od pół roku, nawet do czterech lat. Za brzydkie zachowanie w meczu z Boavistą, kiedy to rzucił butem w kierunku jednego z rywali. No ale jak widać, już po upływie kilku tygodni gra w narodowej reprezentacji. Poderwał się Figo. Pauleta. Pauleta. Figo. Jakie szczęście Greków. Odbita piłka od nogi Jorkasa Seitaridis.
Natychmiast uderzał Figo. 39. minuta meczu. Raz jeszcze Luis Figo. Nie sięgnął piłki Costinha. Niedokładne uderzenie Fernando Couto. Odgrywał Boamorte. Nie popisał się Couto. Jeszcze jeden atak Portugalii. Pauleta, Figo. Któryż to już raz próbował w tym meczu Figo. Przestrzelony rzut karny. No ale trzeba powiedzieć, że jest aktywny skrzydłowy królewski. Raz po raz decyduje się na strzał w kierunku bramki Nikopolidis. W dziesiątkę gra zespół trenera Otto Rehagela, który przedłużył kontrakt do 2006 roku, a tymczasem niesamowite rozstrzygnięcie. 47 minuta, gol zdobyty przez Vasilisa Lakisa. On zmienił od początku drugiej połowy Demisa Nikolaidisa i w swoim 25. meczu w narodowej reprezentacji 27-letni pomocnik AEK Ateny Vasilis Lakis strzela trzeciego gola. 1-0 dla Greków. A więc wściekła publiczność w Aveiro. Czy nie był przytrzymywany za koszulkę grający z numerem 16 Simão Sabrosa? On zmienił od początku drugiej połowy Luisa Boamorte. Jeszcze w zespole trenera Rehagela od początku drugiej połowy za Giannakopoulosa Venetidis, za Tsartasa Basinas. No i proszę, znów groźnie atakowali Grecy. W ostatniej chwili wybronił ten strzał Ricardo Pereira, a strzelał Seitaridis. Bardzo ostry kąt, bardzo mocny strzał, płaski. Miał sporo problemów Ricardo. Andrade. Ładne krzyżowe zagranie do Figo. Teraz Figo z lewej strony boiska. Figo i Seitaridis. Figo. Narożnik pola karnego. Figo. Pauleta, ależ huknął. To jest cały Pauleta Resende. Wystarczy mu dosłownie kilkanaście centymetrów wolnego miejsca. Jest w stanie kapitalnie wykończyć tę akcję. No będzie nam się śnił jeszcze przez lata Pauleta po ostatnich finałach piłkarskich Mistrzostw Świata, kiedy to przegraliśmy z Portugalią 0-4, a Pauleta trzykrotnie pokonywał Jerzego Dudka. Piękna, naprawdę cudowna akcja Figo. Niedokładnie główkował, w zasadzie nie niedokładnie, a niefortunnie główkował jeden z Greków i kapitalna sytuacja znów Paulet. Figo. Deco. Figo. Figo. Złożył teraz tylko ręce Pauleta. Wspominając tę sytuację, tutaj zobaczmy. Dwa razy słupek uratował Nikopolidisa. Nie zdążył za Pauletą Capsis. I kolejna szansa. To z numerem 14 Beto. On w 70 minucie zastąpił Fernando Couto, w 72 Rogerio zastąpił Rui Jorge'a, a Marco Caneira Jorge'a Andrade. Natomiast można powiedzieć, bez zmian było pod bramką Greków. Atakował i strzelał Pauleta, świetnie spisywał się Nikopolidis. Kolejna znakomita interwencja bramkarza Panathinaikos. Miguel. Miguel. I raz jeszcze Nikopolidis. No ale nawet gdyby trafił Deco, to tej bramki Espinas Torres by reprezentacji Portugalii nie zaliczył. Dosyć dużym bólem przepłacił tę skuteczną interwencję Nikopolidis. No, powtórka pokazała, że nie było spalonego. Ale zdaje się, że tutaj arbiter odgwizdał faul Miguela. Od 30 minuty Grecy w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Georgiosa Karagunisa.
32 tysiące widzów opuszczało stadion w Aveiro niezadowolonych. Piłkarze Luisa Felipe Scolarego nie zachwycili. Po wysokiej porażce z Hiszpanią, teraz przyszedł remis z osłabioną Grecją. Ja bym się jednak tym nie martwił, bo Luis Felipe Scolari przegrywał mecze w eliminacjach z reprezentacją Brazylii, a potem...